Żeglarstwo, wiecie co, to jest wspaniała rzecz, że sam sobie jestem królem, panem i żeglarzem. To, że ja jestem na łodzi, że ja mam załogę, ja za nią odpowiadam. I to obojętnie, czy ja mam dwie osoby, jedną osobę, czy mam 15, jak na Bałtyku pływałem, prawda? Gdzie mi się dwóch tak pochorowało, że jeden do dziś dnia się boi do wanny wleźć, a drugi za 2 lata mi się meldował, panie kapitanie, jestem uprawniony do pływania po Bałtyku. No więc to satysfakcja, że to jeszcze jednego, co mam na sumieniu, wariata od wody. Ja miałem 4 lata i topiłem się na bugli w Katowicach. I moja godzina myślała, że tak się do wody bał, że nigdy do wody nie wejdę. Tymczasem wodę pokochałem i mając te 16-15 lat, byłem pierwszy raz na Mazurach, żeglarstwo, zacząłem od kajaka. No i ja sobie wtedy pomyślałem, to była chyba 2. klasa technikum, kiedy powiedziałem sobie tak, jak będę duży, choćby nie wiem, co się działo, ja muszę mieć żaglówkę. No i później zapadła decyzja, że muszę sobie jakąś łódkę porządną zrobić. Twierdziłem, że jak pójdę na emeryturę, to łódki nie zrobię. Tak musiałem zrobić, bo jak jeszcze pracowałem. Trafiłem chyba gdzieś w ogłoszeniach czy gdzieś. Przywiozłem i babcia powiedziała, no ty już chyba nie masz na co pieniędzy wydawać. No i się okazuje, że była to chyba najsympatyczniejsza inwestycja w moim życiu. Jak tą skorupę przywiozłem tego Pegaza, no to jeszcze nie byłem przygotowany na to, żeby tego robić. Postawiłem ją tam w rogu i nad nią wystawiłem taką wiatę, no żeby nie lało się, prawda, bo też okien, niczego nie było. No i żeśmy ją trzy lata żeśmy ją robili. No i jak już była gotowa, no to trzeba było ochrzcić, nie? No to wstępnie wiadomo było, że to nie może być co innego, tylko to musi być coś, co było, też łączyło się z rodziną. Ale równocześnie, co było w topie jakości. Wysokiej jakości. Mój średni wnuk, który jak mu coś dobrze wychodziło, albo chciał powiedzieć mistrz świata, nie powiedział nigdy mistrz świata, bo to było za trudne, tylko mitochata. I przez 2 lata myśmy myśleli, co to jest to mitochata, i nikt nie wymyślił. I gramy tutaj w piłkę. Filip szczelił bramkę i Oskar nie złapał, no to wiadomo, i ten zaczyna podskakiwać i krzyczeć, mitochata, mitochata. I wtedy kapnąłem się, mówię, Filip, chodź na mitochata, to jest mistrz świata. Dziadek, to jest jedno. Takżeś zagrał jak tego. No i jak mogłem inaczej nazwać tę łódkę? Jak tylko mitochata. Jak człowiek kiedyś odejdzie, ja się czuję człowiekiem spełnionym. Nie przespałem życia. To znaczy nie tylko pod względem materialnym, bo to tam można szybko przyjść, ale jeszcze szybciej może przelecieć. Ale pod względem właśnie psychiki, raz, że zamiłowanie do jakiegoś tam sportu, do jakiejś dziedziny życia, ale dwa, że to zamiłowanie i przejęcie tego równocześnie kształtuje osobowość tej osoby, która to przyjmuje. Dla mnie zawsze była największą radością, jak czy ty, czy Oskar, czy Adam siadali na sterze i ja tę dziotkę, a mogę ja. To już wiedziałem, że też będziecie żeglarzami.